Witam wszystkich Państwa. Dzisiejszym wykładowcą jest profesor Leszek Kaczmarek, który jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, a od wielu lat jest sprzężony, czy pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego, czyli jest też naszym bardzo bliskim sąsiadem na kampusie Ochota i zajmuje się neurobiologią i przede wszystkim działaniem genów, które funkcjonują w komórkach mózgu. Tak tą swoją karierę naukową odbywał nie tylko w Polsce, był na długich stażach w Stanach Zjednoczonych. Ma duże też takie zasługi organizacyjne, zarówno w pracy w Akademii Nauk, jak i w NCN-ie, gdzie jest jeszcze chyba przewodniczącym Komisji Nauk o Życiu. W 2000 roku dostał Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za swoje badania naukowe. I to, co mi bardzo odpowiadało, to jego poglądy na temat relacji pomiędzy naukami teoretycznymi i stosowanymi. Jest zwolennikiem takiej tezy, że wielkie rewolucje w nauce zdarzają się wyłącznie z badań podstawowych. I cytuję Pastera, który twierdził, że nie ma dobrych badań stosowanych, są tylko zastosowania dobrych badań podstawowych. To jest ten problem relacji nauk stosowanych do podstawowych, który w Polsce jest w tej chwili dość intensywnie problem dyskutowany i raczej nasi politycy dążą do tego, żeby cała nauka była jak najbardziej przydatna i miała bezpośrednie zastosowania. Jak mówiłem, zajmuję się neurobiologią i chyba wie bardzo dużo na temat mózgu. Wie na przykład, gdzie w naszym mózgu są przechowywane miłe wspomnienia, gdzie są złe wspomnienia, tego nie wiem, może dzisiaj się dowiem. Zajmował się między innymi genem FOS u myszy. To jest taki interesujący gen, który jest jednym z tak zwanych genów człowieczeństwa. To znaczy, jeżeli nastąpi mutacja w tym genie, to człowiek nie potrafi mówić. Znaczy, jest taka rodzina, czy była w Anglii, gdzie dziedziczyły się w mędlowski sposób, dziedziczyła się ta cecha, że albo ludzie normalnie mówili, albo mieli obniżony współczynnik inteligencji i prawda, raczej nie mówili, tylko bełkotali. Gen jest o tyle ciekawy, że pomiędzy szympansem a człowiekiem są aż dwie różnice w tym genie. Natomiast między myszą a szympansem tych różnic jest tylko jedna. Co to znaczy, że przez 60 parę milionów lat, czyli rozejście się linii ewolucyjnych szympansa i myszy, ten gen się prawie nie zmienił. A ta mutacja, którą my mamy, a której nie ma szympans, dała nam ogromną przewagę selekcyjną. To jest zgodnie z tym przysłowem, że kot powinien być łowny, a chłop mowny. Ten mowny chłop miał dużą przewagę nad tym takim niemotą i to wszystko zależy od jednego genu. Nie wiem, czy na ten temat będzie dzisiaj mowa, ale bardzo proszę, panie profesorze, o wykład. Bardzo dziękuję panu profesorowi Węgleńskiemu, nie tylko za to zaszczytne zaproszenie, ale za w ogóle cały pomysł, inicjatywę tych wykładów. Ja miałem okazję siedzieć po tamtej stronie parę razy i tym bardziej doceniam, że jestem teraz tutaj. Dziękuję państwu za przybycie.
Usłyszałem, że tytuł mógł niektórych przestraszyć, bo jest mowa o biologii molekularnej. No ale chciałem, żeby był troszeczkę kontrowersyjny w kontekście umysłu. Momentami będę mówił może dość złożone sprawy, bo staram się w wykładach, jakkolwiek ogólne chciałbym, żeby one były w swoim ostatecznym przekazie, chciałbym adresować te zagadnienia, którymi się zajmujemy. W ogóle przechodzę taką ewolucję, a tak naprawdę zapewne inwolucję. Teraz się mówi o deeskalacji, tak? Że powinna następować. Jak byłem studentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Biologii, to miałem bardzo szerokie ambicje zrozumienia bardzo wielu zagadnień. Im jestem starszy, tym bardziej chciałbym zrozumieć pewne proste sprawy. Tak to jest. A mam dość duży zespół i intensywnie pracujący, więc gro czasu poświęcam na zrozumienie i przeczytanie tego, co moi współpracownicy tworzą i piszą. Zajmujemy się mózgiem. Tak on wygląda. Ale zajmujemy się mózgiem i to od 20 kilku lat. Ja zajmuję się neurobiologią od roku 86 dokładnie, kiedy wróciłem ze stażu podoktorskiego, gdzie zajmowałem się wcześniej onkologią doświadczalną. I staram się zrozumieć relację mózg-umysł, jak tu na tej pięknej grafice Kulisiewicza pokazane. I oczywiście poznanie ludzkiego mózgu jest złożone i trudne, dlatego uciekamy się do doświadczeń na zwierzętach, one są niezbędne. Zajmujemy się głównie myszami i szczurami. To jest mózg myszy przedstawiony we właściwej proporcji do mózgu człowieka, no jest dużo mniejszy. Ale tak z grubsza przekrojony w poprzek, tak bardzo się nie różni. Jest na przykład móżdżek, jest kora mózgowa, jest hipokamp, są różne części mózgu, które są podobne. I choć jest dużo mniejszy, to naszym zdaniem tak samo jest w stanie generować umysł. Trudno jest zdefiniować umysł. Ja się nie odważę zdefiniować umysłu. Natomiast jak mówię o tym po angielsku, to mi jest łatwiej, bo uciekam się do słownika, gdzie okazuje się, że słowo mind, czyli umysł po angielsku, wywodzi się od starogermańskiego, staroangielskiego gemünd, gmund, co oznacza pamięć. I my się zajmujemy pamięcią właśnie dlatego, że pamięć jest atrybutem, składnikiem, a wszystkim dla nas oknem do poznania umysłu. Pamięć nie jest umysłem, umysł nie jest pamięcią, a nie ma umysłu bez pamięci i na odwrót. I Ryszard Kapuściński w Podróżach z Herodotem umieścił taką sentencję, z którą się zgadzam i nie zgadzam zarazem, bo na pewno jest tak, że bez pamięci nie można żyć, ale pamięć, będę chciał Państwa przekonać, nie wynosi człowieka ponad świat zwierząt, aczkolwiek stanowi postać jego duszy, jest zawodna, nieuchwytna, zdradliwa, no to są takie problemy, które się coraz bardziej doświadcza. Ale będę chciał Państwa właśnie przekonać, że można badać pamięć u zwierząt i dlatego zajmujemy się pamięcią jako oknem do poznania umysłu, bo na zwierzętach można prowadzić doświadczenia, których inaczej nie moglibyśmy przeprowadzić. Co to jest pamięć? Zwykle używamy takiej zbitki słownej, uczenie się i pamięć, po angielsku learning and memory. Można mieć różne definicje pamięci, my mamy swoją. I pamięć to jest nasza zdolność do odpowiedzi na sytuację, w której w podobnej czy identycznej, to może się rzadziej zdarza, formie już się znaleźliśmy, odpowiedzi adekwatnej. I pamięć się dzieli na różne sposoby. W psychologii jest bardzo ważny podział na pamięć deklaratywną, proceduralną, mówi się o krótkiej i o długiej. To są wszystko takie dwoiste podziały, czyli dychotomie pamięci. To jest jedna z ciekawszych dychotomii. Pamięć dążenia do czegoś przyjemnego i pamięć unikania, ucieczki, ochrony przed czymś nieprzyjemnym. Tę pierwszą naukowo z angielska mówimy często apetytywną, tą drugą nazywamy awersyjną. I w zasadzie wszystkie nasze ślady pamięci takie są. Albo coś chcemy, pamiętamy, gdzie coś było fajnego
jedzenie, schronienie, partnerka, partner, albo no, ktoś chce nam zrobić jakieś kuku, gdzieś było brzydko, no, na uniwersytecie, nie wiem, profesor postawił złą ocenę czy cokolwiek i tego będziemy unikali. W jaki sposób możemy badać pamięć? To jest przykład aparatu. On się nazywa IntelliCage, poniekąd klatka inteligentna. Wymyślił to Hans-Peter Lipp, nasz przyjaciel z Zurichu. To jest aparat do badania pamięci u myszy. Naszym zdaniem najlepszy sposób badania pamięci u myszy. W tym aparacie mieszka sobie, to jest domek, mieszka sobie grupa myszy, 12 na przykład. One mają tutaj miejsce, gdzie się mogą schować, tutaj mają jedzenie, a w rogach tej klatki mają po dwie butelki, to bardzo ważne. I teraz, jeżeli chcą się napić, to muszą dostać się do tej butelki, czyli muszą zrobić takie tutaj psyknięcie noskiem w taką brameczkę, nose poke, i wtedy to uruchamia system, przedostają się, o, i tutaj mogą się napić. Proste. Tak? Teraz, w jaki sposób możemy badać tutaj pamięć? Każda mysz jest wyznakowana. Ma wszczepiony chip elektroniczny podskórnie, malutki taki. To wszystko jest namalowane zgodnie ze skalą. Jak ona coś się dostaje do tego rogu, my wiemy, co ona robi, bo to jest taki system, antena i tak dalej. I można jej także puścić psyknięcie powietrza w nos. O, tyle. Co to oznacza? To oznacza, że my możemy na przykład w jednym rogu klatki, w tych butelkach, cztery rogi, dwie butelki w rogu, dać słodką wodę. Mysz lubi słodkie. I wtedy zaczyna preferować ten róg klatki. Początkowo ten róg, mówimy wzmocnienie w języku badań behawioralnych, czyli nad zachowaniem się. Dajemy to wzmocnienie do tego rogu, który odwiedza najrzadziej. Średnia przypadkowa byłaby 25%, cztery rogi. No i stopniowo w trakcie uczenia się coraz częściej chodzi do tego rogu, czyli zapamiętuje w przestrzeni tej klatki, w układzie tej klatki, gdzie jest ten fajny róg, gdzie jest ta słodka, przyjemna woda. A potem robimy niestety przykrość, czyli ten róg, który polubiła, gdzie była słodka woda, to teraz wysyłamy te psyknięcie powietrza w nos. To jest bodziec awersyjny, nieprzyjemny. No i proszę, zaczyna unikać. I pamięta, już nie chodzi do tego roku. To trwa dni, to może trwać tygodnie. Czyli pamięć musimy przełożyć na pewne liczby, żeby uprawiać naukę, musimy coś z czymś porównać. No więc tutaj, jeżeli chodzi do rogu ze słodką wodą, to pamięta zdarzenie przyjemne, apetytywne, a jak unika rogu z tym psyknięciem powietrza w nos, no to jest awersyjne, nieprzyjemne, też jest to pamięć. Dwa słowa, przepraszam za nadmierne uproszczenie, ale do neurobiologii wprowadzenie. Istotą funkcjonowania mózgu są komórki nerwowe. Dzisiaj nawet rozmawiałem z kolegą neuroanatomem, który jest tu na sali, bo inny kolega pisze wniosek grantowy i używa takiej właśnie tezy, ile tych komórek nerwowych jest, a ile jest innych komórek w mózgu, one się nazywają głównie glejowe. No wydaje się, że w mózgu człowieka mniej więcej połowa to są nerwowe. Każda komórka nerwowa w uproszczeniu ma takie części jak ciało komórki i w tym ciele komórki znajduje się jądro komórkowe, gdzie znajduje się materiał genetyczny, wszystkie geny. Ale komórki różnią się od innych komórek przede wszystkim tym, że mają takie bardzo złożone wypustki. Jedne to są wypustki zwane dendrytami, o których zaraz powiem, odbierają informacje od innych komórek nerwowych. A jest jedna długa wypustka, a może nawet mieć kilka metrów, dwa metry, która wysyła informacje do innych i ona nazywa się aksonem. To jest istota, podstawowa jednostka funkcjonowania układu nerwowego. Komórki nerwowe komunikują się w ten sposób właśnie, że po aksonie płynie informacja, zaraz powiemy jak, dociera do zakończenia tego aksonu i następnie z zakończenia tego aksonu ta informacja płynie poprzez sygnał elektryczny, a z zakończenia tego aksonu uwalniane są cząsteczki chemiczne, tak zwane neuroprzekaźniki, które następnie, one tu są w takich pakiecikach, jak to się dzieje, że one są uwalniane, za to między innymi Tomasz Cwidow dostał ostatnio Nagrodę Nobla za kontrolę tego uwalniania, wyjaśnienie elementów kontroli tego uwalniania. No więc uwalniane są ten neuroprzekaźnik
I teraz on sobie pływa w takiej niewielkiej przestrzeni, to się nazywa wszystko synapsą, to jest część presynaptyczna, to jest przestrzeń synaptyczna, a to się nazywa postsynaptyczna. Tak? I to jest zakończenie aksonu, a to jest dendryt. Tak? On jest gdzieś tu, no w tym przypadku tu. Tak? I tutaj są pewne białka, o nich będziemy mówili, które są receptorami, co jest intuicyjne, to oznacza, że one mogą przyjąć jakąś informację. W tym przypadku przyjmują ten neuroprzekaźnik. Ten neuroprzekaźnik, jego cząsteczka łączy się z białkiem, które sterczy przez błonę tej części postsynaptycznej w dendrycie. I ta nazywa się receptor dla tego neuroprzekaźnika. Większość tego przekaźnictwa, które się odbywa w naszym mózgu, które powoduje, że neurony są pobudzane, odbywa się za pośrednictwem kwasu glutaminowego, czyli glutaminianu, jak to jest w formie jonowej. Czyli to jest najczęściej występujący aminokwas w białkach skądinąd. Czyli to jest większość komunikacji między komórkami nerwowymi. Jak neuron chce pobudzić inny do działania, to musi wydzielić na takim zakończeniu kwas glutaminowy. Są te inne neuroprzekaźniki, państwo słyszeli, szczęścia, nieszczęścia, serotonina, dopamina, acetylocholina, adrenalina, to one odgrywają dużo mniejszą rolę. Działanie tego glutaminianu jest hamowane przez inny, hamujący neuroprzekaźnik, ale tym się nie będziemy zajmowali. No i kluczem do pobudzenia jest tak zwany proces depolaryzacji, ponieważ błona komórki nerwowej jest spolaryzowana, czyli jest różnica ładunków zewnątrz-wewnątrz. I jeżeli otworzy się takie białko, to ono jest kanałem dla jonów. Ta depolaryzacja wynika z różnego rozłożenia ładunków jonów, między innymi sodu i potasu po tej błonie. I teraz będę używał czasem słowa depolaryzacja, to jest synonim słowa pobudzenie komórki nerwowej. Kluczem do zrozumienia, w jaki sposób neuron działa na neuron, to jest właśnie takie pobudzenie, które skutkuje depolaryzacją. I to skutkuje jakimiś ruchami jonów, a wynika z tego, że tu przyłączył się neuroprzekaźnik i spowodował, że to białko, receptor, tak zwany jonotropowy dla glutaminianu, otworzył się, zrobiła się przez niego dziura i te jony mogą sobie płynąć. Ja myślę, że to jest zresztą, no nie wiem, szkoła średnia, gimnazjum, tego typu informacje. To, co było naszym wkładem w zrozumienie funkcjonowania układu nerwowego, pewną oryginalną propozycją z połowy lat 80., a potem potwierdzoną doświadczalnie, to było, że nie musimy tylko myśleć o kategoriach, co się dzieje tutaj w tym pobudzeniu, tam lokalnie na tej synapsie, ale że to może skutkować zmianami, które docierają do jądra komórkowego i powodują zmiany w czynności genów. Dlaczego to jest ważne? Myśmy podali po prostu ten kwas glutaminowy do głowy szczurowi i nagle okazało się, że są zmiany w aktywności genów. Wszystkie komórki naszego ciała generalnie mają taki sam materiał genetyczny, czyli takie same geny. To, co powoduje, że one się różnią, albo się różnią swoim wyglądem, albo różnią się w swoim działaniu, tutaj, później, wcześniej, to polega na tym, że te aktywności genów, genów mamy 20 parę tysięcy, z genów powstaje mRNA, mRNA na podstawie mRNA powstaje białko. Białko jest, jakby niesie już funkcję w komórce. To te funkcje wynikają z tego, które geny są aktywne. Tak? Używa się takiego słowa ekspresja genów. Ta zróżnicowana aktywność genów decyduje o tym, że komórki między sobą się różnią albo nawet dana komórka różnie się zachowuje w różnym czasie. Wszystko zależy od tego, jaki ma profil białkowy, jaki zestaw białek ma, a to jest konsekwencją w dużej mierze, acz nie wyłącznie, jakie tam geny są aktywne. I tu zresztą jest wyjaśnienie słowa biologia molekularna. Dzisiaj biologia molekularna to jest bardzo szerokie pojęcie, ale z panem profesorem Węgleńskim doskonale pamiętamy, że 20 kilka lat temu biologia molekularna była w sumie węższa i nie było tylko również zestawem metod, którym mnóstwo się ludzi posługuje, ale biologia molekularna była definiowana jako poznanie struktury i funkcji genów. To jest ta esencja samej biologii molekularnej, to jest właśnie jak to jest z tymi genami. I to jest jedno z najciekawszych, jeżeli najciekawsze pytanie w ogóle w biologii. Jak to się dzieje, że różne komórki, tak, różnie wyglądają, a do końca zachowują ten sam materiał genetyczny, za co skądinąd była Nagroda Nobla dla Johna Gordona, bo on to właśnie tak naprawdę pokazał, że nawet dorosła komórka zawiera te informacje, żeby odtworzyć cały organizm, czyli ma wszystkie geny tamże potrzebne. No dobrze. Ten gen, który opisaliśmy, to był gen CFOS. Gen koduje mRNA, które kontroluje białko,
I teraz białko, produkt genu CFOS, nazywa się w ten sposób CFOS, to jest bardzo ciekawe, to jest skądinąd białko, które z kolei kontroluje inne geny. To jest taki dyrygent orkiestry. To jest ważne białko w tym sensie, że ono może całe programy genowe włączać i wyłączać. I to się nazywa czynnik transkrypcyjny, dlatego, bo ten pierwszy etap przepisania informacji z DNA na RNA nazywa się transkrypcją. Czyli to było niesłychanie interesujące. I to pozwoliło nam pójść troszkę dalej. To znaczy, co to jest pamięć? Ja w sposób bardzo prymitywny wyobrażam sobie pamięć. Pamięć to są ślady pamięci. Używa się takiego słowa engram. To są różne engramy. Pamiętamy, że jesteśmy w tej sali, pamiętamy, coś myśmy zjedli, pamiętamy, gdzie zostawiliśmy samochód, pamiętamy, jak jeździć na rowerze. To jest w gruncie rzeczy droga, po którą płynią sygnały po komórkach nerwowych, szlaki pobudzenia komórek nerwowych. Tak? Czyli taka droga, przynajmniej ja sobie tak prymitywnie wyobrażam, to jest ślad pamięci. To się z grubsza rozchodzi po całym mózgu. To bardzo wiele komórek jest nerwowych zaangażowanych. Niektóre są równoległe, niektóre są sekwencyjne. Wszystko jest bardzo złożone, ale w uproszczeniu o to wydaje się chodzi. I teraz istotą w związku z tym zapamiętywania jest zwrotnica. To znaczy to, czy ta informacja popłynie w sposób efektywny, czyli pobudzi następny neuron ten. Proszę zwrócić, to prymitywnie narysowałem, że z tego ten akson ma jedną część, która aktywuje ten neuron, a jakaś inna część tego aksonu aktywuje inny neuron. I tu jest jakby zwrotnica, którędą stronę ten sygnał pójdzie. Tak? I to jest w neurobiologii, wydaje mi się, zaakceptowane i zrozumiałe, że o to chodzi. To znaczy, że ta pamięć polega na tym, żeby wiedzieć, którymi neuronami płynie informacja. Natomiast najważniejsza jest decyzja, którędy ma popłynąć. I teraz decyzja, znaczy tu jest ta zwrotnica, ale co ją uruchamia i dlaczego ona płynie tak czy tak, tego nie wiemy. To w dalszym ciągu nie jest jasne. To jest jedno z najbardziej fundamentalnych pytań, przed jakimi stoi nauka. Bo można sobie to na wiele sposobów interpretować, proszę zwrócić uwagę. Wydzieli się neuroprzekaźnik kwas glutaminowy. A czy go więcej było w tej części presynaptycznej? Czy więcej pęcherzyków z nim było? Czy pęcherzyki były większe? Czy łatwiej pęcherzyki się wydzieliły? Tak? Czy łatwiej to przepłynęło przez tę przestrzeń synaptyczną? Czy receptorów było więcej? Czy w ogóle synaps jest więcej? Czy pobudliwość zdolnej do tej depolaryzacji tego neuronu postsynaptycznego, tego dendrytu, który tam był narysowany, jest większa i tak dalej? Bardzo wiele jest możliwości. My tego nie wiemy. I tego nie wiedzieliśmy 20 parę lat temu, kiedy właśnie zaproponowaliśmy, że no, skoro już nic nie wiemy na ten temat, to zaprzęgnijmy do tego biologię molekularną, która jest efektywna zresztą i tak dalej. I powiedzmy sobie, czy w procesie uczenia się, tworzenia śladów pamięci dochodzi do zmian w aktywności genów? Jeżeli zobaczymy, że dochodzi i zidentyfikujemy, poznamy te geny, poznamy kodowane przez nie białka, to być może będziemy coś wiedzieli o tym, co tu się dzieje. I to była nasza propozycja. Ta sieć jest olbrzymia, tutaj mówię o 85 miliardów komórek nerwowych w mózgu człowieka, każdy połączony mniej więcej z tysiącem innych. To jest w ogóle niewyobrażalna złożoność, bo ta sieć się właśnie nakłada i tak dalej. W związku z tym trudno było to inaczej rozwikłać. Nasza brzytwa Okhama była taka, że my spojrzymy na to, co się dzieje w jądrze komórki nerwowej. I okazało się rzeczywiście, że dochodzi do zmian w aktywności genów i okazało się, że dochodzi również do zmian w aktywności genu CFOS. On jest pobudzany, kiedy zwierzę się uczy. Pojawia się to białko w komórkach nerwowych. Przykład takiego badania. Tu się skupiamy na części mózgu, która nazywa się ciałem migdałowatym. To jest dość złożona część mózgu. U człowieka na tle całego mózgu można powiedzieć, że taka maluśka. Wiadomo, że ona odpowiada między innymi za przyjmowanie informacji o zabarwieniu emocjonalnym. Szczególnie dużo mówi się o tych właśnie nieprzyjemnych doznaniach. I szczególnie zrobiono dużo, żeby również pokazać, że pamięć nieprzyjemnych doznań w jakiś sposób się lokalizuje w tym ciele migdałowatym. Na poziomie mózgu człowieka to widać taką kropeczkę i nie ma sposobów, żeby to lepiej pokazać nawet w obrazowaniu najnowocześniejszymi technikami. U myszy, gdzie my możemy ten mózg później po doświadczeniu wziąć, mysz zabić, pobrać mózg, pokroić na talarki, zobaczyć każdą komórkę nerwową, my widzimy, że to jest w sumie dość złożona struktura i ma różne części. Ja będę wspominał, że jest taka część, co nazywa centralne jądro ciała migdałowatego albo jądro środkowe ciała migdałowatego, central.
I będę w pewnym momencie starał się Państwa przekonać, że tam jest ta pamięć zdarzeń przyjemnych, o których wspominał pan profesor Węgleński. Natomiast tu, w części bocznej, lateral, tam jest głównie pamięć zdarzeń nieprzyjemnych. Tym się nie zajmujemy, bo to jest nieprzyjemne. Dobrze. I teraz, dlaczego myśmy się zajęli tą sprawą? Właśnie z tego doświadczenia, o którym mówiłem, w tej klatce, kiedy była kwestia nauczenia się albo preferencji jednego rogu, po angielsku place preference, albo unikania jednego rogu, po angielsku place avoidance, czyli albo słodka woda, albo psyknięcie w nos. I myśmy poddali myszy uczeniu się tego rodzaju, następnie badali na skrawkach mózgu, na talarkach mózgu, to można zamrozić, pokroić, gdzie występuje białko CFOS. Ono, powiedziałem, że ono reguluje geny, no więc jak geny są w jądrze, to białko powinno być w jądrze. Jądro jest małą kuleczką, kropką na przekroju. W związku z tym to łatwo zresztą policzyć, bo to są takie czarne kropki, jeżeli da się to wykryć. I w ten sposób się okazało, to ilustruję tutaj śniadaniem wioślarzy Renoira, żeby Państwo mieli skojarzenie. A śniadanie to jest oczywiście uczenie apetytywne, jemy coś pożytecznego, a wioślarze są tutaj w grupie, czyli to jest takie grupowe uczenie, tak jak myszy w klatce IntelliCage. No w każdym razie okazało się, że uczenie zdarzeń przyjemnych powoduje, że to białko, te czarne kropki pojawiały się w tej części, a uczenie zdarzeń nieprzyjemnych nie powodowało tego. W różnych innych częściach te czarne kropki są, a tu proszę, dużo tych, a tutaj w ogóle. W tej samej części mózgu. Czyli jest pewna wybiórczość, pewna selektywność tej aktywności tego genu w tej części mózgu. Dobrze. To jest proces złożony. Myśmy zaczęli od koncepcji, tak, bardzo podstawowej, że żeby zrozumieć, co to jest uczenie się, to być może tam się zmienia aktywność genów, no bo generalnie się zmienia w różnych komórkach. I te geny kodują jakieś białka, te białka coś robią, jak zrozumiemy, co robią te białka, to może czegoś się dowiemy o uczeniu się. Odkryliśmy, że zmienia się, pojawia się białko, które z kolei kontroluje inne geny, ich aktywność. No więc teraz jest pytanie, a jakież to geny są kontrolowane przez to białko? I w toku parunastu ostatnich lat udało nam się opisać, że ten gen CFOS w tej formie tego czynnika transkrypcyjnego, to skądinąd jest logo, starsze logo Festiwalu Nauki w Warszawie. Tak właśnie czynnik transkrypcyjny działający. To jest DNA i tu się łączy właśnie i reguluje. Dwa geny, które odkryliśmy, kodują białka, które znajdują po angielsku TIMP1 i MMP9. To jest skądinąd bardzo ciekawe, ponieważ one są ze sobą, te białka, związane. Moim zdaniem nie ma lepiej opisanych żadnych genów, żadnych białek regulowanych przez tego białko CFOS w mózgu niż te dwa. Jak są związane? MMP9, to będzie leitmotiv dalszej części mojego wykładu, to jest metaloproteinaza, metaloproteaza macierzy zewnątrzkomórkowej. Co to oznacza? To oznacza, że jest to enzym, czyli białko, które w tym przypadku proteaza może przecinać inne białka. To jest jego zadanie bojowe. Nazywa się metalo, bo akurat w części, która kontroluje tę aktywność, jest potrzebny jąg cynku, czyli metal. Nazywa się macierzy zewnątrzkomórkowej, bo to białko nie działa wewnątrz komórki, tylko musi wyjść na zewnątrz komórki, żeby przejawić swoją aktywność. I to jest ten proces, jak to się dzieje. Białko sobie jest produkowane, proces produkcji białka na mRNA nazywa się translacją, dzieje się na rybozomach, pakowane w jakieś pęcherzyki, te pęcherzyki wydostają się na zewnątrz komórki, to białko jest jakoś tam obrabiane, żeby było aktywne i przecina z kolei coś, co znajduje się w tej przestrzeni. To jest błona komórkowa, tu się kończy komórka. Jeżeli mówimy o synapsie, a będę mówił, że to się dzieje też na synapsie, to tu jest ta przestrzeń synaptyczna, tu gdzieś byłaby ta część presynaptyczna, a to byłaby część postsynaptyczna. Białko działa góra parę minut, pokazaliśmy. Czyli aktywność enzymatyczną, swoją funkcję biologiczną, zdolność do trawienia, przecinania innych białek przejawia tylko w kilka minut, 5-10. A potem haps, pojawia się tutaj inne białko, nazywa się TIMP1, Tissue Inhibitor of Matrix Metalloproteinases, które blokuje jego aktywność. I w tym sensie te białka ze sobą powiązane. Jedno coś robi, a drugie blokuje to robienie. Okazało się, że to białko znajduje się na synapsach. To było dość nieoczekiwane odkrycie. I tutaj pokazuję to na dwa sposoby. To są obrazki zresztą pana profesora
Wilczyńskiego jeszcze, kiedy ze mną pracował, który jest tu na sali. Jedną z metod bardzo finezyjną jest zaprzęgnięcie mikroskopii elektronowej. To jest metoda z bardzo wysoką rozdzielczością. Tak wygląda synapsa w mikroskopie elektronowym. Tu są pęcherzyki, takie kuleczki. W nich jest glutaminia. To ta cienka tutaj warstwa, to jest ta przestrzeń synaptyczna. Tu to jest tak zwana gęstość postsynaptyczna. Znajdują się te receptory dla glutaminionu. My z obrazu, z kształtu, z morfologii, z budowy tej synapsy wiemy, że to jest synapsa, gdzie jest glutaminian, tak? Bo ona się nazywa taka badana asymetryczna. A teraz, gdzie wykrywamy MMP9? Żeby wykryć MMP9, ona tak wygląda, ta podobna MMP9, według tych, co modelują jej strukturę, mamy inne białko, przeciwciało, takie przeciwciało, co to może zaatakować jakiś antygen niekorzystny dla nas, się u nas zgromadził. W tym przypadku można było podać na przykład białko MMP9 królikowi do krwi i ten królik zacznie wytwarzać przeciwciała na to białko. Tak? To jest metoda wykrywania białek. I teraz to przeciwciało jest związane z kuleczką koloidalną złota o średnicy 10 nanometrów. I teraz w mikroskopie elektronowym, tam gdzie jest kuleczka złota, tam jest przeciwciało, a przeciwciało jest tam, gdzie jest coś, co się może z nim połączyć. Czyli w ten sposób pośrednio wykrywamy obecność MMP9 w części postsynaptycznej. Jeden sposób obrazowania obecności. Z tym sposobem jest zgodny inny sposób obrazowania. MMP9 jest enzymem, który przecina białko. Jest to enzym z klasy żelatynaz, czyli przecina żelatynę. Żelatyna to jest zdenaturowany kolagen, pewne białko, które występuje na zewnątrz komórek zwykle. I jest taki odczynnik chemiczny, którym jest żelatyna wyładowana grupołami fluorescencyjnymi, czyli takich, które mogą świecić potraktowane określonym światłem. Ale jest ich tak dużo, tych grup, że one nie mogą świecić, bo się wzajemnie blokują, wygaszają. Ale jeżeli taka żelatyna zostanie przecięta, to te grupy się rozproszą i nagle to widać. To jest metoda zobaczenia nie białka, tylko funkcji białka, aktywności enzymatycznej tego białka. I to jest taki obrazek, gdzie na niebiesko pokazany jest dendryt, zobrazowany też swoistym przeciwciałem przeciwko określonemu znacznikowi występującemu białku tylko w dendrytach. Na czerwono jest jeden z receptorów dla kwasu glutaminowego, który dekoruje nam tak zwane kolce dendrytyczne. Te synapsy pobudzające, o których mówiłem, synapsy dla glutaminianu znajdują się nie tyle na samym dendrycie, czyli na takich wypustkach tych dendrytów, w takich kolcach. I one nazywają się kolce dendrytyczne. I na końcu takiego kolca, czy z boku takiego kolca jest synapsa, gdzie są te receptory dla glutaminianu. I teraz okazuje się, że aktywność enzymatyczna MMP9 jest także obecna na tych kolcach dendrytycznych, w okolicach końców, w okolicach tam, gdzie właśnie działa synapsa, tam, gdzie są te receptory dla kwasu glutaminowego. To już było super ciekawe, tak? Bo to może być może nam tłumaczy, że ten enzym może być ważny w uczeniu się, bo nie jest tam, where the action is, tam, gdzie się to wszystko rozgrywa, tak? To się rozgrywa na tym połączeniu tym synaptycznym, to jest ta zmiana. W ogóle te zmiany siły połączeń, używa się takiego pojęcia plastyczność neuronalna, plastyczność synaptyczna. To jest klucz do zrozumienia uczenia się i pamięci. Dobrze. Czy jest ważny w uczeniu się pamięci? Możemy otrzymać technikami biologii molekularnej czy genetyki molekularnej. Mario Capecchi dostał za opracowanie tych technik Nagrodę Nobla. Zwierzęta z selektywnie usuniętym genem. A mógł to zrobić skądinąd, siedzi pan profesor Tarkowski, bo pan profesor Tarkowski był ojcem embriologii doświadczalnej ssaków, co się dokonywało też niedaleko tutaj w Białowieży, prawda? To można w tej chwili usunąć u myszy dowolny gen, uszkodzić w sposób selektywny. No i w zespole ZenWeb San Francisco w Kalifornii zrobiono myszy, w których selektywnie uszkodzono gen kodujący MMP9. Te wszystkie 20 tysięcy pozostałych genów jest wszystkich ok, ale obie kopie, każdy gen mamy w dwóch kopiach, obie kopie tego genu zostały uszkodzone. I my takie myszy poddaliśmy uczeniu się tego szukania słodkiego rogu, śniadanie wioślarzy, tak? I to jest, jak szybko się uczyły myszy, mówimy o genotypie dzikim, czyli prawidłowe, lepiej się uczyły, a te uczyły się gorzej. Brak MMP9 upośledzał się uczenie słodkiego rogu. Okay. Co było bardzo zaskakujące w tym doświadczeniu? Jak tu im psykaliśmy tym powietrze w nos, to ich tempo uczenia się było identyczne. Nie było zaburzeń uczenia się reakcji nieprzyjemnej, awersyjnej, tylko tej pozytywnej, apetytywnej.
Chcieliśmy do tego podejść z drugiej strony. My zawsze w każdym doświadczeniu szukamy różnych innych wariantów, żeby do tego samego zagadnienia podejść w inną stronę, żeby uniknąć problemu samego błędu doświadczalnego związanym z technologią i tak dalej. I tutaj jest takie doświadczenie, wymyślone przez Ewelinę Knapską, które polega na tym, że teraz tylko w jednym rogu jest picie. Są dwie butelki. W jednej butelce jest woda słodka, a w drugiej butelce jest kranówa. No i one muszą się nauczyć czego innego, nie rozpoznania w przestrzeni, gdzie jest róg ze słodką wodą, tylko to się nazywa dyskryminacyjne uczenie rozróżnienia tych dwóch butelek. To jest trochę inne. Szansa sukcesu, przypadkowość jest 50%. I proszę zobaczyć, myszy o genotypie dzikim to są 3 dni, noc, dzień. Zwierzęta się uczą, sięgają prawie 100% po 3 dniach. Wiedzą doskonale, gdzie jest dobre papu, a te niestety, no jakby powiedzieć, nie za mądre, nie? Z trudem ponad 50% sięgały nawet po 3 dniach. No. Nie idzie. Natomiast, jeżeli to zrobić w drugą stronę, to znaczy w tej chwili dać jedną, tak samo dwie butelki, tak samo picie w obu butelkach, ale teraz w jednej gorzka woda. A ponieważ myszy nie wiedzą, co to jest gin z tonikiem, to tu jest chinina, która jest w toniku i one tego nie lubią. Tak? W związku z tym unikają tej butelki z gorzką wodą i się uczą równie dobrze unikania tej butelki z gorzką wodą, jak myszy o genotypie dzikim. Te myszy pozbawione genu MMP9. Tak? To jest bardzo ciekawe, bo mówi nam, że MMP9, białko, jest potrzebne tylko do uczenia się tych bodźców przyjemnych, a jest zbędne całkowicie do uczenia się bodźców nieprzyjemnych. Mi się wydaje, że to jest w sumie szokujące, że jedno białko potrafi tak rozróżniać. Ale to jest jeszcze ciekawsze. Bo powiedziałem Państwu, że w uczeniu się bodźców przyjemnych białko CFOS pojawiało się w jądrze środkowym ciała migdałowatego, takim maluśkim, maluśkim kawałku mózgu. I powiedziałem też, że białko CFOS reguluje MMP9. W związku z tym zadaliśmy nam się pytanie takie. Czy to MMP9 czasem tylko w tym maluśkim kawałku mózgu jest potrzebne do tego uczenia się? Tu zaprzęgnęliśmy inną technologię. To doktora w naszej pracowni z Indii, Mayank Chaturvedi, to opracował. To są takie nanocząstki o średnicy paru dziesięciu, 100 nanometrów, które są z pewnego polimeru, on się nazywa PLGA, i to są obładowane wytworzonym w bakteriach, tak zwanym rekombinowanym, białkiem TIMP1, tym blokerem, który normalnie to blokuje. I teraz to, takie coś pozwala lokalnie uwalniać to białko TIMP przez kilka dobrych dni, 7-10 dni. I teraz coś takiego zostało wstrzyknięte tylko do jądra środkowego ciała migdałowatego. I to białko się daleko nie rozejdzie, poza do jądra nie rozchodzi się. My potrafimy to białko wykryć i wiemy, że tak jest. Ono się nie rozchodzi. Co się dzieje? Jest dokładnie taki sam efekt nauczenia się, jakbyśmy pozbawili myszy tego genu w każdej komórce ciała. Wystarczy zahamować aktywność MMP9 na zewnątrz komórek, jądra środkowego ciała migdałowatego, żeby osiągnąć taki sam efekt. Mi się to wydaje niesłychanie ciekawe, bo nie dość, że konkretne białko, to jeszcze w bardzo szczególnej części mózgu jest absolutnie niezbędne do pewnego rodzaju uczenia się. A zbędne do uczenia awersyjnego, bo teraz mamy ten wariant z wodą z chininą versus wodą kranową. No dobrze. W jaki sposób to się może dziać na bardziej dokładnym poziomie analizy? Moim zdaniem prawdziwa neurobiologia, no to jest taki rodzaj badań, których nie da się uniknąć pracy na zwierzętach doświadczalnych, skądinąd tych nieszczęsnych, modyfikowanych genetycznie również, bo są wspaniałym narzędziem. I nie ma umysłu poza zwierzęciem, tak? To już na pewno nie. Ale możemy wziąć komórki nerwowe z mózgu, tak, zwłaszcza z okresu płodowego i wysiać je do hodowli, czyli położyć je na takiej szalce plastikowej, która jest tak zrobiona, że się jej trzymają i nie będą sobie gdzieś łaziły, tylko będą się trzymały powierzchni tej szalki. I one są, rosną, tak wyglądają komórki nerwowe w takiej właśnie hodowli. Mają jądro tutaj na niebiesko, mają ciało komórki i mają te wszystkie wypustki. Tutaj jest za dużo światła, ale widać, że zresztą tu są synapsy. I teraz my możemy pewne procesy imitować w takiej hodowli. Tak?
W tym przypadku powiedziałem Państwu o pojęciu plastyczności, czyli zmiany siły połączeń synaptycznych. To pojęcie, które normalnie zachodzi w uczeniu się, ale można to wywołać też sztucznie. I można wywołać sztucznie pewnymi zestawami związków chemicznych, powodować, że nagle te synapsy stały się bardziej efektywne, łatwiej je zdepolaryzować. Myśmy takiego modelu użyli, mieszaniną takich substancji, które nazywają rolipram, forskolina i pikrotoksyna. Można zmierzyć, czy rzeczywiście tam się zmienia ta aktywność neuronów w wyniku tej traktowania. Oczywiście najważniejszą funkcją neuronów jest to przewodzenie elektryczne, w związku z tym możemy mierzyć aktywność elektryczną w tej hodowli. To jest przed podaniem. Każde takie tutaj coś, taka reakcja, to jest odpowiedź elektryczna neuronów. A po podaniu tych substancji okazuje się, że tej odpowiedzi jest więcej. Skądinąd sądzimy, że w związku z tym zwiększyliśmy efektywność połączeń. To jest sztuczne, całkowicie sztuczne, ale jest pewnym odzwierciedleniem naturalnego procesu. I co się okazuje? Okazało się, że w czasie tego procesu rosły nam te synapsy i okazało się, tu w ogóle bardzo słabo widać, ale że jest więcej, może właśnie za to jest to bardziej podkreślone, jest więcej takich zestawów kropek i w tym przypadku te zestawy to jest nagromadzenie się receptorów dla glutaminianu w części postsynaptycznej synapsy. W tym procesie pobudzenia, takiej zmiany, łatwości przewodzenia, więcej pojawia się receptorów dla glutaminianu na synapsach. To zjawisko jest całkowicie blokowane, jak usuniemy aktywność MMP9. Czyli to białko MMP9 jest potrzebne do tego, żeby te synapsy nagromadziły więcej receptora dla glutaminianu. To zresztą jest tutaj zobrazowane metodami supermikroskopii rozdzielczej. Zuza Sepeśli, pracująca z Jakubem Włodarczykiem, który tu jest też na sali, robiła to świadczenie naszego przyjaciela w Bordeaux, Daniela Choquet, który jest mistrzem świata, jeżeli chodzi o taką mikroskopię superrozdzielczą. Schodzi ze zdolnością rozdzielczą mikroskopii świetnej do kilkudziesięciu nanometrów, łamiąc zasady dyfrakcji. Świetnie. Czyli MMP9 kontroluje pewne podstawowe procesy, które są odpowiedzialne za to, że informacja może przez synapsę przejść lub nie przejść. Czyli w gruncie rzeczy, tak? Ponieważ tym podstawowym procesem jest nagromadzenie się receptora, to co wychodzi z naszych badań. Tak? Są różne badania, mogą być różne wnioski, ale nasze badania wskazują, że istotą zmiany plastycznej, która jest skądinąd podłożem uczenia się i pamięci, jest więcej receptora w części postsynaptycznej. I w związku z tym łatwiej ta część ulega pobudzeniu niż była wcześniej. I MMP9 jest kluczem, jest istotne do zwiększenia tego procesu. No dobrze. Chciałem Państwa przekonać, że jest białko MMP9 regulowane przez gen CFOS, ważne w uczeniu się pamięci i ważne w zrozumieniu, co dokładnie mechanicznie się dzieje na połączeniu między komórkami nerwowymi. Tak? No chcemy dobrze pamiętać, wspaniale. A chciałem Państwa przekonać, że to jest droga do poznania umysłu. Tak? Ja nie wiem, czy Państwa mogę przekonać, że myszy mają umysł i hodowla komórkowa tym bardziej, ale oczywiście umysł ma swoją ciemną stronę mocy, której nie zaprzeczymy, że na pewno jest umysłem. I tą ciemną stroną mocy są choroby umysłu. Tak? Choroby można niektóre modelować u zwierząt. Zacznijmy od prostszego modelu. Na tym obrazie Rafaela, Przemienienie Pańskie, jest namalowany chłopiec, o którym sądzono, że był opętany przez demony. Z punktu widzenia naszej dzisiejszej wiedzy uważamy, że on jest w ataku epileptycznym, w ataku padaczkowym. No, padaczka, choroba neurologiczna, niekoniecznie może umysłowa. Może tak, ja nie wiem jak państwo, nie wiem jak w Polsce. A raptem w 2010 roku badania na Włochach pokazały, że ponad 1/3 Włochów dzisiaj uważa padaczkę za szaleństwo. A szaleństwo jest na pewno cechą chorego umysłu. Czy MMP9 jest zaangażowany w to szaleństwo? Tak. My możemy w sztuczny sposób wywołać padaczkę u zwierząt. Nie będę tłumaczył jak. I myszy normalne tu są na niebiesko,
to są poziom ataków padaczkowych, ta padaczka jest jakoś wywoływana, a myszy pozbawione, to się nazywa knockout genem MP9, trudniej, wolniej, mniej efektywnie rozwijają u siebie, rozwijają ataki padaczkowe. W drugą stronę, co ciekawe, zrobiliśmy w naszym laboratorium w Warszawie szczury, gdzie daliśmy im dodatkową kopię genu MP9, ale tylko w komórkach nerwowych. Tak? Czyli oni mają więcej MP9 niż normalne zwierzęta i w taki sam sposób jak te myszy traktowaliśmy celem wywoływania padaczki. Mamy dwie linie, czyli jakby dwie populacje takich zwierząt i proszę zauważyć, że w tym przypadku znowu myszy o genotypie dzikim tu, nasze szczury, a te szczury chętniej i szybciej rozwijają padaczkę. Czyli MMP9 ma jakiś związek z padaczką. Jakie mogą być tego konsekwencje? No, padaczkę chciałoby się leczyć. Padaczkę się leczy od dawna. Epilepticus sic curabitur, XII wiek. W średniowieczu wyciągano człowiekowi choremu na padaczkę z głowy tak zwany kamień, znaczy ze środka mózgu. Nie do końca nie wiadomo, czy ten kamień w ogóle istniał. No ale leczono. To jest dość drastyczna metoda. Jeżeli MMP9 ma wpływ na padaczkę, to co by było, gdybyśmy zahamowali MMP9 u zwierząt? I okazuje się, że jest taki związek, do niego zaraz wrócę jeszcze, nazywa się minocyklina, to jest antybiotyk, który jest stosowany w klinice ludzkiej, w leczeniu trądziku na przykład. I on także, on hamuje MMP9, to jest poziom MMP9 mierzony, jak widać, bez antybiotyku, po tym antybiotyku minocyklina i jednocześnie także opóźnia rozwój padaczki. Czyli można leczyć sam proces rozwoju ogniska padaczkowego, wpływając na MP9. To były zwierzęta, ludzie. Vincent van Gogh. A nie wiadomo, na co naprawdę chorował. Podejrzenia są różne. Był uzależniony od nikotyny, zapewne od alkoholu, miał napady padaczkowe. Istnieją spory na podstawie znanych objawów, czy miał kłopoty o charakterze schizofrenicznym na przykład, czy tej bardziej choroby afektywnej dwubiegunowej, depresji maniakalnej. I w związku z tym ten autoportret, już niestety tym obciętym uchem, jest bardzo dobrą ilustracją roli MMP9 w tego typu chorobach u człowieka. Mówię, nie robimy doświadczeń na ludziach, ale natura robi doświadczenia na ludziach. Jest takie doświadczenie polegające na tym, że w genie kodującym białko MMP9, w części, która kontroluje aktywność tego genu, mówiłem, że geny są kontrolowane przez czynniki transkrypcyjne, tak jak CFOS, to tutaj też coś kontroluje ten gen, powodując, że w zależności od tego, czy w tym pewnym miejscu tego DNA jest T lub C, aktywność tego genu u nas jest różna. 1/4 z nas, w różnych populacjach, w różnych krajach to wygląda podobnie, ma taką wersję genu, która daje większą aktywność, a 3/4 z nas mają mniejszą aktywność. I to jest kontrola. Pan profesor Jurek Samochowiec, szef psychiatrii w Szczecinie, na moją prośbę zbadał, jak to jest z tym genem w rodzinach alkoholików zachodniopomorskim. Oczywiście rodzina alkoholików to nie do końca musi być sprawa genetyczna, prawda? Dziadek pił, tata pił, ja piję i mój syn będzie pił. Tak? To też się przenosi, to jest kulturowe. Ale też jest podejrzenie, że może mieć podłoże genetyczne. Alkoholizm ma silne podłoże, w ogóle uzależnienia mają silne podłoże genetyczne. I co się okazało? Że to DNA u tych ludzi w rodzinach alkoholików jest zmienione w ten sposób, że dużo częściej występuje, to jest genetyczne, oni się z tym rodzą, dwa razy częściej występuje ten wariant dający podwyższoną aktywność genu. MMP9 ma wpływ pozytywny na plastyczność. Uważa się, że podłożem uzależnień jest także zwiększona plastyczność. Tak jak zresztą i podłożem padaczki. Pan profesor Janusz Rybakowski, który jest psychiatrą w Poznaniu, zajmuje się między innymi schizofrenikami i chorymi na chorobę afektywną dwubiegunową. I też zbadał dla nas ten polimorfizm. I co się okazało? Może nie tak drastyczne, ale także częstość tego polimorfizmu, czyli procent ludzi z danym polimorfizmem różny jest u schizofreników, zdrowej populacji i chorych na chorobę afektywną dwubiegunową. Czyli MMP9 ma wpływ na chory mózg.
na chory umysł, predestynuje do pewnych chorób umysłowych w te czy we w te. Co z tego może wynikać? Jeszcze jednym przykładem choroby, o którym chcę powiedzieć, to jest zespół łamliwego chromozomu X. To jest najczęstsza przyczyna dziedzicznego upośledzenia umysłowego u chłopców. Prowadzi do zaburzeń autystycznych. Teraz się w ogóle już nie mówi o autyzmie, tylko od maja, jak wyszedł specjalny manual DSM-5, to się mówi Autism Spectrum Disorders, czyli cały zestaw różnych zaburzeń. I zespół łamliwego chromozomu X jest w tym zestawie. To jest bardzo złożony zestaw chorób. Mają te dzieci napady padaczkowe, mają wydłużone kolce dendrytyczne, długie, niedojrzałe. Na tych kolcach dendrytycznych są te synapsy pobudzające. To jest ten nośnik tej zmiany plastycznej, o których mówiłem. I co ciekawe, to polega na tym, że jest deficyt tego białka, uszkodzenie tego genu, co w konsekwencji powoduje, że jak mówię, białka brakuje. U myszy można zrobić doświadczenie, że usuniemy jakiś gen, a więc białka w ogóle nie będzie. Czyli jeżeli zrobimy myszy, które mają knockout, czyli deficyt białka FMRP, to możemy je badać i okazuje się, że one mają liczne objawy choroby takie jak u człowieka. Między innymi te zaburzenia kolców dendrytycznych, skądinąd. Autystycy to jest w ogóle niesłychanie fascynujący, są niesłychanie fascynujący ludzie, bo to są... Głównym problemem jest oczywiście problem komunikacji, natomiast to są ludzie bardzo często twórczy, prawda? Bardzo charakterystycznych również twórczości plastycznej. Irina Etel na Uniwersytecie Kalifornijskim w Riverside zauważyła, myśmy te badania też powtórzyli, to jest doktorat Oli Janusz, że te myszy pozbawione tego genu FMRP, co modeluje ludzką chorobę zespół łamliwego chromozomu X, one mają więcej MMP9. To jest inna forma tego pomiaru. Jasność tego prążka odzwierciedla, że jest więcej białka na synapsach u tych myszy. Powiedziałem, że minocyklina hamuje MMP9. Jak Irina i jej współpracownicy zrobili hodowlę, tak jak mówiłem, hodowlę komórek nerwowych od tych myszy, z tymi długimi kolcami dendrytycznymi, na których teraz jakoś gorzej siedzą te synapsy, to jeżeli zahamować MMP9 za pomocą minocykliny, to się normalizowała sytuacja. Co więcej, różne objawy zaburzeń w zachowaniu się tych zwierząt także ulegały normalizacji. Co skłoniło kilka grup klinicznych w Stanach Zjednoczonych do podjęcia próby leczenia tej choroby u ludzi. I dzięki Magdzie Dziębowskiej, która też jest na sali, nawiązaliśmy współpracę z takim zespołem także z Kalifornii, z Davis, która podawali oni właśnie minocyklinę w domniemaniu jako inhibitor, czyli substancję hamującą białko, aktywność enzymatyczną MP9. Ten inhibitor, znaczy ten antybiotyk, bo to jest antybiotyk z grupy tetracyklin, on włazi do tego miejsca, które jest potrzebne enzymowi, żeby był aktywny. I okazało się, że to poprawia stan kliniczny tych pacjentów. Natomiast przysyłali do nas krew tych dzieciaków i u nas już, to była część doktoratu Oli Janusz pod kierunkiem Magdy Dziębowskiej zrobionego, okazało się, że jak oni mieli, to jest aktywność, to słabo widać, jak mówię, ale to jest aktywność tego MMP9 w osoczu krwi, podanie minocykliny zmniejsza, minocyklina była podawana 3 miesiące, potem wycofana, znowu się pojawiało. Czyli jest korelacja pomiędzy stanem klinicznym i obecnością aktywnej MMP9. Czyli może z tej wiedzy coś wynika, że to MMP9 rzeczywiście jest potrzebne. Ola Janusz poszła zresztą krok dalej i w swoim doktoracie w dużej mierze wyjaśniła, dlaczego tak się dzieje. To już ostatni taki twardy kawałek naukowy. Neurony są fascynujące z bardzo wielu powodów. Nie tylko dlatego, że są podstawą umysłu, ale również, że mają niesłychanie ciekawą biologię, biochemię i o ile większość genów w normalnych, w rzetelnych komórkach, jak jest aktywowanych, powstaje to mRNA w jądrze, dostaje się do cytoplazmy, tam siedzą wokół jądra rybozomy i na tych rybozomach dochodzi do procesu translacji, czyli powstawania białka, tak? To w neuronach istnieje taka osobliwość, może nie wyłącznie, ale w neuronach jest szczególnie ważna, że to mRNA potrafi być dostarczone, zawędrować kawał drogi od tego jądra komórkowego.
Nie tak, jak Pan Bóg przykazał w komórce tuszowo, ale gdzieś sobie idzie do końca dendrytu, do jakiejś synapsy. To jest super ciekawe. Dlaczego? Bo to powoduje, że ta synapsa może sobie regulować lokalnie powstawanie białka. Ona ma tam rybozomy, aparat translacyjny i produkuje sobie białko. I w ten sposób jest niezależny od sąsiedniej synapsy, jeżeli chodzi o takie białka sobie wyprodukuje. To z punktu widzenia tej plastyczności, zdolności odbierania sygnałów może być bardzo istotne. No już okazuje się, że FMRP transportuje do końca tych synaps białko na mRNA MMP9. I to mRNA MMP9 ulega lokalnej produkcji wtedy, kiedy synapsa jest pobudzana. To jest jedno z tych białek, które właśnie odpowiada na to, kiedy jest potrzebne tylko w danej malusieńkiej części komórki nerwowej. I być może właśnie zaburzenie tego procesu, to Ola pokazała, może spowodować, że jest tego więcej, a to skutkuje już poważnymi zmianami również w zachowaniu się. Jaki jest szerszy kontekst? Państwo pewno słyszeli, że są dwie wielkie inicjatywy Komisji Europejskiej. Human Brain Project, czyli program poznania ludzkiego mózgu i GRAF. Każda z tych inicjatyw ma zebrać ponad miliard euro w ciągu najbliższych 10 lat. Miliard euro na badania w poznaniu mózgu. Program ten ludzkiego mózgu, którego inicjatorem i szefem głównym jest Henry Markram z Lozanny, opiera się o trzy filary. Jeden z nich to jest poznanie, znaczy to są wyjaśnienie procesów poznawczych. Drugi, usprawnienie diagnostyki, zwłaszcza poprzez obrazowanie ludzkiego mózgu. A trzeci, aż trudny do uwierzenia, to jest zbudowanie komputera opartego o wiedzę naszą o mózgu, komputera organicznego. To jest zresztą skądinąd bardzo kontrowersyjny program, bo nie wiadomo, na ile on jest realistyczny. Wydaje się, że miliard ponad euro to jest dużo pieniędzy. Nie, to nie jest dużo pieniędzy. To jest tabelka, która mówi, ile kosztują nas różne choroby układu nerwowego w Unii Europejskiej. I one kosztują 800 miliardów euro rocznie. Dlatego to jest takie ważne też. Dużo pieniędzy, dużo więcej pieniędzy się wydaje na przykład na walkę z nowotworami. Ale koszty nowotworów, oczywiście jest tragiczna choroba, są w sumie dużo mniejsze. Dlatego, bo to jest szybka choroba często. Z chorobami układu nerwowego, z dolegliwościami, zaburzeniami nastroju, a nawet bólami głowy. Żyje się całe lata. Ludzie chorzy na Alzheimera mogą żyć jeszcze wiele lat. Ktoś się musi nimi opiekować. Jest to bardzo ciężki problem dla systemu opieki zdrowotnej, dla rodzin, dla znajomych. Są olbrzymie koszty. I choroby, koszty chorób układu nerwowego w systemie zdrowotnym w Unii Europejskiej są większe niż łączne koszty leczenia nowotworów, chorób układu krążenia i cukrzycy. Łączne, razem wzięte. To jest absolutnie najważniejsze wyzwanie również z tego powodu. W odpowiedzi może, trochę równolegle, na wyzwanie europejskie, prezydent Obama zaproponował własny program poznania mózgu, który nazywa się ładnie BRAIN, bo to jest Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies. On jest trochę inny. Na razie przeznaczono na ten program wstępnie 100 milionów dolarów, ale będzie też finansowany na dużo większą skalę. I on ma nieco inaczej zaznaczony główny cel. To znaczy, jest takie słowo konektomika. W ogóle w biologii dzisiaj się mówi o różnych omikach. Jak się coś dużo robi, to się nazywa omika. Jest takie słowo wytrych, które nie wiadomo, co znaczy, ale wszyscy lubią nazywać coś, że jest omika. No więc to jest konektomika, czyli omika połączeń, connections. Ambicją tego programu jest opisanie wszystkich połączeń w mózgu, czyli wszystkich synaps, inaczej mówiąc. Tak? Ja muszę powiedzieć, że nasza ambicja jest trochę inna, nie chcę powiedzieć, że dalej idąca. Otóż my byśmy chcieli opisać, jak się te połączenia zmieniają, czyli nie jak one w ogóle tam są, tylko jak one się zmieniają, jak się czegoś uczymy, jak się do czegoś adaptujemy, jak się uzależniamy, jak chorujemy na padaczkę. Czyli to, co bym nazwał funkcjonalną konektomiką w odróżnieniu od strukturalnej, którą oni się zajmują.
Drogą do tego poznania może być zastosowanie technologii, którą wymyślił Carl Dyserot. Nie tak dawno, w zeszłym roku to było pisane. To się nazywa clarity. Mianowicie wymyślił metodę, która pozwala ten mózg nieprzejrzysty poprzez zastąpienie wszystkich tam tłuszczy w środku tego mózgu, zastąpienie pewnym hydrogenem, w procesie jakby elektroforezy, zrobić całkowicie przeźroczysty. Tu leży tak samo mózg jak tu, tylko on jest przeźroczysty. I my w tej chwili próbujemy. To są pierwsze obrazki Marzeny Stefaniuk i Michała Stawarskiego. To jest to ciało migdałowate, o którym mówiłem. I to mniej więcej takie obrazki. Ja? Tak, o. Mogą z tego. To jest skrawek mózgu takiego, potem pocięty na talarek o 1-milimetrowej grubości. Komórki są nerwowe, wybarwione na zielono. Na razie jesteśmy w stanie tak z grubsza tylko zobaczyć. Ten taki tutaj, ten zestaw to jest część ciała migdałowatego, a tutaj jakby się bardzo uważnie przypatrzeć, można zobaczyć, że wychodzą z tego włókna nerwowe. Tu one gdzieś może mają synapsy i się łączą. To jest bardzo prymitywne na razie. Ale to jest jedno z największych wyznań stojących przed neurobiologią. I to jest wyzwanie skądinąd, do którego trzeba zaprząc przedstawicieli innych dziedzin. Biologowie sobie z tym rady nie dadzą. To wymaga najwyższej klasy optyki, być może nowych metod optycznych obrazowania komórek, zakończeń, wypustek. To wymaga dobrej chemii, być może takich substancji, na przykład substratów, czyli tego, co taki MMP9 może rozkładać, o które będą świecić po rozłożeniu i w ten sposób zobaczymy, które synapsy mają to białko. Jak zobaczymy, synapsy mają białko, to są te synapsy, które były ostatnio aktywne. Dobrze, podsumowując to, chcę powiedzieć, że to, co myśmy pokazali, że to jądro środkowe ciała migdałowatego jest ośrodkiem zmian plastycznych w selektywnie zdarzeń, pamięci zdarzeń przyjemnych. A MMP9 jest w to zaangażowane i jest zapewne znacznikiem tych zmian zachodzących na poszczególnych synapsach, połączeniach między komórkami nerwowymi. W związku z tym samo pokazanie, gdzie jest MMP9 na synapsie, a pokazanie, gdzie w komórce, jakiej, której komórce jest białko CFOS, która ma 1000 tych synaps, to już nam mówi, które komórki były ostatnio zaangażowane w zmianę pod wpływem informacji. Tak? Proces plastyczny to jest w jaki sposób my się adaptujemy, nasze komórki nerwowe, do tego świata zewnętrznego, żeby odpowiedzieć w sposób adekwatny na pojawiające się bodźce, które widzieliśmy w tym samym lub zbliżonym kontekście. I jeżeli pamięć jest oknem do poznania umysłu, to MMP9 może być kluczem do tego okna. I wtedy, mając klucz do tego okna, możemy takie okno otworzyć i wziąć tę gitarę Picassa i na niej zagrać. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na koniec jednak jeszcze taka uwaga ostrzegająca. Znaczy, ja nie chcę Państwa przekonać, że MMP9 jest jedynym białkiem ważnym do poznania umysłu. Tak? I że w ogóle jak zrozumiemy MMP9, to zrozumiemy, czym jest umysł. W biologii istnieje pewien spór pomiędzy holizmem a redukcjonizmem. Tak? Biologowie molekularni zwykle są uważani za takich redukcjonistycznych. Jak poznamy wszystkie elementy, to poznamy całość. Tak? Holiści mówią nie. Każdy poziom organizacji ma swoje własności, które nie są wyprowadzalne wprost ze składników. To jest takie pytanie, czy jak poznamy wszystkie liście, wszystkie trawy w tym lesie, to zrozumiemy, czym jest las? Nie. Moim zdaniem nie zrozumiemy. Ale my nie jesteśmy jeszcze na tym etapie. My wiemy tak mało, że my zadajemy sobie pytanie, czy tu w ogóle są trawy i liście? I czy one są jadalne? I czy one są w stanie utrzymać to stado koników polskich koło wierzby na Mazurach? My tego nie wiemy. MMP9 jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy w ogóle tam są jadalne liście. Tak? To jest jeden z pierwszych tego typu przykładów. I na razie tyle możemy powiedzieć. Ich będzie wiele. W lesie jest wiele drzew, wiele liści, a na polanie wiele traw. Na koniec chciałbym podziękować. Bardzo wiele osób się przyczyniło do tych badań. To nie jest zdjęcie mojego zespołu, ale w ciągu tych ponad 25 lat, odkąd prowadzę zespół w Instytucie Nęckiego, ponad 10 osób wyszło z naszego zespołu, zakładając własne niezależne zespoły badawcze.
I zdecydowaliśmy się kilka miesięcy temu, że tych 10 grup badawczych, które są w Warszawie i zajmują się wszystkie tą problematyką szeroko rozumianej plastyczności neuronalnej, że raz w miesiącu będziemy się spotykali. I to jest zdjęcie po pierwszym takim spotkaniu, które mieliśmy w październiku zeszłego roku, więc tu jest wiele osób, które przyczyniły się przez wiele lat do tych badań. No i trzeba przyznać, że nasze badania są generalnie mówiąc bardzo kosztowne. Tak? W związku z tym chciałbym też wspomnieć różnego rodzaju granty, które pozwoliły nam te badania prowadzić. Akurat tak się składa, że w naszym przypadku to są głównie granty międzynarodowe w ostatnich latach. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Otwieram dyskusję nad tym niesłychanie ciekawym wykładem i takie pierwsza refleksja, że zawsze ci genetycy zajmujący się inżynierią genetyczną, że byli uznawani za tych bardzo groźnych, którzy wyprodukują jakieś superchwasty, jakieś dziwaczne stworzenia, które opanują świat. Jak słuchałem tego wykładu, to myślę, że neurobiolodzy mogą być jeszcze groźniejsi i cieszy mnie, że to odium Frankensteina może przejść na neurobiologów, którzy będą starać się sterować naszymi umysłami za pomocą glutaminy czy fal, które będą wysyłali ze swoich urządzeń. A to bardzo zależy, czy na tej gitarze będziemy fałszować, czy grać poprawnie. No zobaczymy. Posłuchamy. Kto z Państwa chciałby skomentować czy zadać pytania? Profesor Stępień, proszę. Leszku, dzięki za wspaniały wykład. Ja mam pytanie na temat funkcji tego MMP9 na kolcach dendrytycznych, dlatego że to białko ma swój substrat lub substraty i jeżeli ono jest uwalniane z tych pęcherzyków do przestrzeni synapsy czy osiada na tych kolcach, to znaczy, że tam likwiduje się cząsteczka owego substratu, bo skoro to jest proteaza, to ten substrat jest cięty. Wobec tego pierwsze, jak gdyby nasuwający się problem, to jest, że ten substrat musi być odnawiany, żeby ta synapsa odzyskała swoją funkcję, kiedy ten sygnał przejdzie, prawda, i wygaśnie, a potem czekamy na następny. Wobec tego, jak to się dzieje i jaka jest dynamika tego odnowienia substratu MMP9? To w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, jakie są substraty, czyli te białka, które przecina MMP9. Myśmy opisali kilka lat temu, to było w dokładzie Piotrka Michaluka, pierwszy taki substrat. Białko nazywa się beta-dystroglikan. I pokazaliśmy, że znajduje się w części postsynaptycznej. I w tej pracy również pokazujemy dynamikę. To znaczy, to białko jest cięte w ciągu 10 minut, 7-10 minut od pobudzenia synapsy. Widzimy, możemy ten kawałek pocięty zobaczyć i następnie on jest odnowiony do pełnej formy w ciągu mniej więcej pół godziny. Tak to wygląda. To przy okazji powiem, że już na marginesie, no myśmy opisali ten dystroglikan, on ma partnera, co ciekawe, po stronie presynaptycznej, czyli to takie białko, które sterczy przez synapsę, jest po tej części postsynaptycznej, to receptory dla glutaminu, ale łączy się z innym białkiem, które jest kotwiczone w tej błonie, z której wydzielane są pęcherzyki. I tym partnerem jest neureksyna. A neureksyny, z którymi zajmuje się akurat Thomas Seedorf, to wspomniany, to są białka, których geny należą do najczęściej pokazanych jako jakoś zmienione, polimorfizmy i tym podobne w różnych schorzeniach psychicznych, zwłaszcza w autyzmie i schizofrenii. Więc tym bardziej to może mieć jakiś związek. Ale to trwa, jak mówię, trochę. Znasz dekadę mózgu. Teraz mówimy o kolejnych dwóch długotrwałych badaniach. Dekada mózgu wydała chyba coś koło 300 miliardów, to znaczy tam akurat w bilionach, bo to było w dolarach liczone. I efekty dekady mózgu, 10 lat badań, to jest pewien postęp. Czy uważasz, że te kolejne dwa programy, jeden bardzo skromny, bo te 100 milionów to jest bez znaczenia zupełnie dla tych badań, coś bliżej przyniesie. I gratulacja na koniec tego przed Twoją odpowiedzią. Ostatni slajd. To jest prawda, co powiedziałeś, bo na takim etapie jesteśmy. Dziękuję, dokładnie tak jest. No bez badań nie będzie postępu. Więc tak, badania są kosztowne. W różny sposób próbuje się je promować.
To jest w ogóle szerszy problem adresowany do nas, badaczy. Czy my nie sprzedajemy za łatwo i za dobrze? Tak? Za dużo obiecujemy. To już w wielu cywilizowanych krajach odbija się czkawką. No, mówi się, że będzie lek na raka, no i co? Babcia jakoś? Także to jest problem. Ja mam zresztą troszkę już tak prywatnie mam, znaczy mi się wydaje, że program Obama Brain, te 100 milionów miejmy nadzieję na początek, przyniesie dużo więcej, jest dużo lepiej zaplanowany, dużo bardziej obiecujący. Mniej nadziei bym pokładał w programie Henryka Markrama, ale Boże ty mój, no w nauce jest tak, że grzeją nas wielkie ambicje. Jak nie będziemy mieli wielkich ambicji, to jak przyciągniemy młodych ludzi, żeby się tym zajmowali, no? A jak nie będzie tych młodych, zdolnych ludzi, to nikt tego nie zrobi. No. Nie jest to łatwa odpowiedź na to pytanie. Proszę bardzo. Chciałem się zapytać, dlaczego, znaczy wiadomo, że FOS jest związany z pamięcią, prawda? I z pamięcią w stanach awersyjnych i apetytywnych. Jeżeli FOS uruchamia metaloproteazę dziewiątą, dlaczego właśnie selektywnie tylko w zachowaniach apetytywnych miałby uruchamiać procesy plastyczne? Znaczy przez metaloproteazę dziewiątą, tak? Czyli musi jakiś inny czynnik oprócz FOS-a tutaj funkcjonować, który dodatkowo razem z FOS-em uruchamia te zmiany plastyczne akurat w zachowaniach apetytywnych, czy coś na temat tego czynnika ewentualnie, jeżeli to ile dobrym tropem swoim myślenia coś można powiedzieć? I ewentualnie no, jakie by było to wyjaśnienie tego, bo to jest bardzo, bardzo frapujące i ciekawe. Ja nie wiem. W lesie dużo drzew, dużo liści, różne gatunki, różne kształty. No, są różne baobaby gdzieś tam i one mogą być potrzebne. Nie wiemy. Jak mówię, dopiero my zaczynamy dotykać tego materialnego substratu. Ja? Znaczy naprawdę moją intencją było przede wszystkim przekonanie Państwa, że istnieje taka możliwość dotknięcia materialnego substratu umysłu. Natomiast on będzie bardzo złożony, nie mam co do tego wątpliwości. 85 miliardów neuronów, 1000 razy więcej połączeń, 1000 genów, dziesiątki tysięcy białek i to wszystko w jakimś niesłychanym wymiarze interakcji, współdziałania pozytywnego, negatywnego? Nie wiem. Trzeba zacząć ich szukać, ale z drugiej strony droga do poznania wiedzie krok po kroku. No. Na razie pokazujemy, że w ogóle coś takiego istnieje. Proszę bardzo, w międzyczasie ja bym jedno pytanie zadał. Geny, od których zależą choroby nowotworowe, kilkadziesiąt genów, są znane od pewnie 20 kilku lat czy więcej. Wśród nich gen P53, który byłby czymś w rodzaju genu FOS, prawda, w mózgu. W onkologii praktycznie nie ma przełożenia ciągle jeszcze tej wiedzy o molekularnych podłożu chorób nowotworowych na sposoby leczenia minimalne. Czy w neurobiologii cokolwiek ta drobina, którą już wiemy na temat molekularnych właściwości mózgu, czy jak działają geny, czy ma jakieś przełożenie na leczenie jakiejkolwiek choroby? Znaczy tak. W onkologii no, mamy w zasadzie tylko gliwec jako substancję, która działa na przekaźnictwo informacji, inhibitor kinazy tyrosynowej w przewlekłej białaczce szpikowej. Jeżeli chodzi o geny, to chyba rzeczywiście na poziomie genów, ale przede wszystkim również bardzo ciężko jest manipulować na poziomie genów. Nie mamy metod, żebyśmy mogli nim manipulować. I to samo jest oczywiście w układzie nerwowym. Nie możemy manipulować na poziomie genów. Natomiast, tak, wiemy, że już długo dość, że funkcjonowanie tej sieci nerwowej między komórkami nerwowymi i tak dalej wymaga aktywności owych neuroprzekaźników i zdecydowana większość tego, co mamy w naszym arsenale leczniczym, to działa na różnego rodzaju neuroprzekaźniki. Problem w tym, że działa głównie na te neuroprzekaźniki o charakterze modulującym, być może nie najważniejsze. Nawet jeżeli mamy kwas glutaminowy jako główny neuroprzekaźnik pobudzający, to tu bardzo niewiele wiemy.
No wiadomo, że na przykład zahamowanie tego, co może być się przydało do, w jakichś sytuacjach, przy tego receptora NMDA, o którym tu wspominałem, prowadzi do halucynacji u człowieka, więc może wywołać więcej złego niż dobrego. Ja nie wiem, czy to nie jest tak, że pewna logika tej minocykliny, o których mówiłem, gdzie mamy pewien punkt uchwytu molekularny, też nie mamy pewności, że to jest super swoiste i na pewno nie jest, nie jest jedynym czy głównym w tej chwili przykładem podejścia z zupełnie innej strony. Ale ten antybiotyk, gdzie jego działanie było znane wcześniej niż jego nie na MP9 tak specjalnie, a w kontekście układu nerwowego został zastosowany tylko dlatego, że blokował MP9. Bardzo proszę tam. Dziękuję bardzo panie profesorze za fantastyczny wykład. Chciałem się dowiedzieć, czy MMP9 jest selektywny dla, czy jest enzymem selektywnym dla danego typu białka, bo to profesor mówi o receptorach dla receptorach GluNMDA, czy jakieś inne typy receptory, inne typy białek jest w stanie przecinać? MMP9 nie przecina receptora NMDA, wpływa na funkcję receptora NMDA, co pokazaliśmy na kilka różnych sposobów. Selektywność jest w ogóle niesłychanym problemem. Biologia jest bardzo złożona i wykorzystuje te same cegiełki w bardzo różny sposób. Tak? Można z takich samych cegieł zbudować kominek w domu i wawel. I to nie chodzi tylko o liczbę. I generalnie we wszystkich komórkach bardzo wiele różnych białek jest zaangażowanych. O selektywności w ogóle trudno mówić. Selektywność w biologii, w przypadku MMP9 może tak jest często osiągana hic et nunc, czyli tu i teraz, w danym miejscu, w danym czasie. MMP9 jest dużą cząsteczką, 100 kilodaltonów. Ona, no, to nie jest tak, że komórki pływają sobie w takim bulionie, w zupie i tam wszystko może się ruszać. To wszystko jest w gęstej dżungli różnych właśnie elementów macierzy zewnątrzkomórkowej, czy różnych białek i węglowodanowych związków na zewnątrz. I w związku z tym rzeczy sobie nie wędrują, białka sobie nie wędrują za daleko. I selektywność może być, ja sobie tak wyobrażam selektywność, ze studiów na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pamiętam takie pojęcie mikrokompartmentacji w biologii komórki. Czyli to, że dany kawalątek komóreczki działa w określony sposób i 200 nanometrów obok jest już zupełnie inaczej. I biologia potrafi wykorzystywać taką selektywność, nie selektywność w ogóle białka, ale białka tu i teraz. Jeszcze mam jedno pytanie odnośnie tego badania na alkoholikach, bo jeżeli chodzi o kwestię poziomu MMP9. Zastanawiam się jedna rzecz, czy w ogóle badano wyjściowo u osób, które powiedzmy mają predyspozycję do uzależnień, u osób nie pijących nigdy alkoholu, tak? Czy powiedzmy u dzieci, które nie spożyły pierwszy raz, bo wiadomo, że dochodzi do pewnego rodzaju sensytyzacji przy uzależnieniach i czy ten poziom MMP9 może być wynikać nie z tego, nie z jakby genetycznych predyspozycji, ale już jakby z wytworzonej sensytyzacji na przykład. Myśmy nie badali poziomu MMP9 per se, myśmy badali wyłącznie genetyczną predyspozycję. Te geny, które były polimorficzne, czyli różnoobrazowe, w tych dwóch wariantach, one pochodziły z krwi obwodowej, w ogóle nie bez żadnego związku z mózgu. Geny są, zakładamy, wszędzie takie same. No, z grubsza, prawie. Tak? W związku z tym to była czysto genetyczna predyspozycja. To my nie wiemy, jak jest z poziomem. Nikt tego nie badał jeszcze. Jak zachowuje się MP9. Co więcej, chciałoby się, żeby to zbadać w mózgu, a takich metod jeszcze nie mamy. Może mamy to, co mamy, czyli mamy ten materiał genetyczny, bo w krwi obwodowej mniej więcej zakładamy taki sam jak w mózgu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, profesor Miedziołek. Ja chciałem panu profesorowi bardzo pogratulować tego świetnie zilustrowanego wykładu, bo te dzieła sztuki, które się pojawiły, były po prostu fenomenalnie wybrane. Właściwie z kanonu brakło tylko leczenie głupoty Boscha być może, ale to wszyscy znamy. Ja mam pytanie do pana, które oczywiście dziękuję też panu za to, że spróbuję popróbować zablokować doznania nieprzyjemne i uruchomić te przyjemne, ale mam bardzo konkretne pytanie o właściwie prostą sprawę, bo będąc badaczem kultury wizualnej i spotykając tak wybitnego specjalistę, nie mogę sobie odmówić przyjemności, by to pytanie sformułować tak. Zapewne znane jest panu teza pewnego amerykańskiego neurologa, który wszedł do Kaplicy Sykstyńskiej
I patrząc na centralną partię, no w centrum jest stworzenie Ewy, wiemy, ale obok jest stworzenie Adama. I zobaczywszy ten nieprawdopodobny, przepiękny płaszcz, w którym Bóg Ojciec szybuje z Sapiencją czy z Ewą, i od tego płaszcza, który ma według niego kształt mózgu, a pokazywał Pan piękne przykłady, jak wyglądał układ myszy, mózg tu był najładniejszy w tym ujęciu, bo człowieka nam pokazał jak gdyby z góry. Niemniej jednak pytanie jest takie, co Pan sądzi o pomyśle, ja nie pamiętam w tej chwili nazwiska tego amerykańskiego uczonego, ale to zostało w świecie historyków sztuki i badaczy kultury wizualnej bardzo pozytywnie przyjęte, bo to jest rzeczywiście zarys czegoś takiego, jak to, co Pan nam pokazywał, i na dodatek jeszcze ta niesłychana właściwie nitka, czy rodzaj wstążki, która schodzi w dół, no nie wiem, gdzieś do kręgosłupa, czy do czegoś. Czy Pan profesor z tym się zetknął i co o tym sądzi? Obraz mówi dużo. Czy pytanie jest, jaką intencję miał artysta malując to? Nie wiem oczywiście i nie wiem, czy wiemy, to właśnie historycy sztucy mogą wyjaśniać. To, że mózg ważny jest dla tych naszego funkcjonowania, to wiadomo już od bardzo dawna, więc taką wiedzę można było posiąść już wówczas, prawda? Jak to dokładnie jest, nie wiadomo. Czy jest, panie profesorze, ja panu prześlę oczywiście dokładne zdjęcie i nawet przerys tego, bo to próbowano. Mnie szczególnie zainteresowało to, co pan powiedział o przemienieniu pańskim Rafaela. To jest obraz, o którym miałem przyjemność pisać, ale wydaje mi się, że ta hipoteza z Michałem Aniołem, zwłaszcza, że ostatnio coraz bardziej są posuwane badania, które zdają się sugerować, że to, co się działo, kiedy Michał Anioł malował Kaplicę Sykstyńską i w momencie, kiedy powoli dochodzimy do przekonania, że nawet w sądzie ostatecznym może być refleks teorii Kopernika, którą znano rzeczywiście wtedy, to nie ulega wątpliwości. I nawet jeśli odrzucimy tego Kopernika, bo to jest ryzykowne być może, to jednak rzeczywiście, jeśli nawet to jest nieprawda, że doradca Michała Anioła, czy on sam to wiedział, jest to fascynujące. To jest jak gdyby tak, że mózg no, został tam być może, który znano przecież, są przerysy. Wiem, że Leonardo da Vinci rysował wielokrotnie takie ujęcie. No więc wymienimy się może mailami, ja panu wyślę materiał i przy okazji być może kolejnej do tematu wrócimy, bo ikonografia mózgu rodzi się w fascynujący sposób. Dziękuję. Dziękuję. Non è vero, bon trovato. Grazie. Czy jeszcze... Bardzo proszę. Ja właśnie mnie bardzo interesuje to picie tego słodkiego napoju. I to jest właściwie model nastroju w zasadzie, bo zwierzęta, myszy, szczury, które nie piją słodkiego, no to to jest model anhedonii, prawda? Teraz mnie się jeszcze nasuwa jedna sprawa. Pan tutaj wiąże, prawda, ten behawior, picie wody tej słodkiej z funkcją tego systemu glutaminergicznego. A przecież wiadomo, że dopamina jest takim neurotransmiterem przyjemności, prawda? Czy pan też uwzględnia to w swoich badaniach? Znaczy tak, to wszystko jest znowu. Znaczy anhedonia, jeżeli mówimy anhedonii, to jest unikanie preferencji tego picia przyjemnego i można by z tego wyprowadzać wniosek, że MMP9 może mieć jakiś związek z depresją, która może się objawiać anhedonią. I tego rodzaju związki są poszukiwane. Może coś jest na rzecz. Jeżeli chodzi o układ glutaminianowy, ja myślę, że w tych różnych procesach występują różnego rodzaju układy. Nie ma pobudzenia komórek nerwowych praktycznie bez glutaminianu. Dopamina oczywiście ma kolosalne znaczenie w tych procesach. Jest to zagadnienie, które nas interesuje. Zaczęliśmy właśnie ostatnio na temat rozmawiać, jak jest z receptorami dla dopaminy w jądrze środkowym ciała migdałowatego. Natomiast jeszcze tu jeden element jest nie taki banalny, to znaczy czy dopamina jest nie tylko zaangażowana w takie procesy przyjemnościowe, się uważa, ale w dużej mierze to wynika także z jej roli w procesach uzależnienia, prawda? Teraz też nie wiemy do końca, na ile uzależnienie od używek ma mieć takie same podłoże jak preferencja na przykład przyjemności niepatologicznej w gruncie rzeczy. I to też jest bardzo ciekawy temat, też nas interesuje. Bardzo proszę.
Dzień dobry. No, chciałem pogratulować naprawdę super wykładu. Proszę pana, ja mam takie pytanie. Mianowicie, ostatnio właśnie przeczytałem taki dość ciekawy właśnie artykuł w New Scientist i tam opisywali dziedziczenie różnych wspomnień z pamięci długotrwałej. Mianowicie myszy, które sztucznie po prostu zaczęły bać się zapachu acetofenu i miały więcej receptorów M71 w mózgu, to kolejne mioty tych myszy również tą cechę tej fobii wykazywały. Również miały więcej tych receptorów, również wykazywały takie same reakcje strachu, po prostu stawały w miejscu w tej klatce i się nie ruszały, bo się bały. I teraz w jaki sposób właśnie takie wspomnienie może być przekazywane z pokolenia na pokolenie? To jest moje pytanie. Trudna sprawa. To znaczy ja też słuchałem paru wykładów na temat przenoszenia wspomnień czy informacji z pokolenia na pokolenie. To wynika, przyznam, w dużej mierze z mody na tak zwaną epigenetykę, czyli takich modyfikacji materiału genetycznego, które mogą zachodzić w czasie życia. Pytanie, jak mogły być przekazane? No ktoś mówi, no może te zmiany dotyczą różnego rodzaju komórek, tak? Ekspozycja na pewien środek chemiczny, który ma znaczenie również jako sygnał dla układu tego olfaktoryjnego, tego właśnie poznawania zapachów czy smaków, zapachów. I to może być jakoś przeniesione, bo może to działać na różnego rodzaju komórki w organizmie, tak? A potem ta zmiana może być przekazana również neuronom, które zróżnicowały się z tych komórek, na linii generatywnej chociażby. Tego wyjaśnień się poszukuje. Póki co osobiście nie zostałem przekonany, że tak jest. Z tych wykładów i z tych rozmów, które miałem z tymi osobami, które te wyniki prezentowały, więc nie jestem póki co gotów się zaangażować badawczo. Może zostanę przekonany i wtedy temat podejmiemy. Nie, mówię o do epigenetyki generalnie. Ja mogę mieć tylko bardzo pozytywny stosunek do epigenetyki, bo ja jestem uczniem, magistrantem pana profesora Kazimierza Toczko na Uniwersytecie Warszawskim i moja praca magisterska ponikąd była z epigenetyki, czyli z reakcji białek z DNA w ramach chromatyny. Także ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do epigenetyki. Natomiast czy epigenetyka funkcjonuje w tym procesie, o którym jest mowa, to do tego jestem póki co sceptyczny. Ja jeszcze jedno pytanie, zaraz powiem panu. Pytanie jest takie, w tej chwili prawda, przy identyfikowaniu genów, które mają udział w rozwijaniu się jakiejś cechy czy choroby, porównuje się genomy, transkryptomy czy proteomy ludzi chorych i zdrowych, prawda? I identyfikuje się, jakie różnice występują pomiędzy chorymi i zdrowymi. Wydaje mi się, że takie badania na dużą skalę przy schizofrenii robiono i zidentyfikowano całą masę genów. Czy te metody genomiczne też w przypadku padaczki czy innych chorób są też stosowane? Tak, tak. To znaczy akurat w przypadku schizofrenii takie badanie poszukujące zmian w aktywności genów zrobione na komórkach krwi obwodowej, krwinkach białych, pokazało, że najbardziej reaktywny na leczenie środkami antypsychotycznymi jest mRNA MMP9 i po wycofaniu tych środków spada. Więc to ma pewien sens. W padaczce takich rzeczy się robi bardzo dużo w różnych modelach. Natomiast siedzi na sali Kasia Łukasiuk. Mieliśmy właśnie niedawno seminarium tej naszej grupy kilku zespołów, które wyszły z mojej pracowni. I prezentowała nam wyniki swoich badań, takich właśnie genomicznych, na różnych modelach padaczki u zwierząt. Ja wyszedłem z pewnej depresji z tego wykładu, bo konkluzja Kasi była taka, że to się nic nie powtarza. Każdy model jest specyficzny. Więc jeszcze też druga droga przed nami, żeby zrozumieć, co naprawdę jest wspólne. Bardzo proszę. Mam takie pytanie. Skąd to wynika, że na przykład zwierzęta mają specjalną specyfikę zapamiętania powrotnej drogi.
to było stwierdzone na myszach w labiryncie, ona wycofała się. Czyli ma zdolność zapamiętywania jak gdyby tej powrotnej drogi. Konik na przykład w mieście uliczkami potrafi później wycofać się. Jak to możemy wytłumaczyć? A człowiek nie ma takiej zdolności. Musi się nauczyć. Przepraszam. No ale to też zwierzę musi się zapewne nauczyć, jeżeli ma się wycofać. To jest pytanie, czy ono się uczy tego, czy nie. To znaczy istnieje coś takiego, jest pamięć przestrzenna, zależna od hipokampa i tak dalej, o której wiadomo, że jest u zwierząt, jest pamięć kinestetyczna, ruchu mięśni nawet. Tak? Można to zrobić, doświadczenie, o których pan mówi, w całkowitej ciemności. I zwierzę się nauczy poprzez zapamiętanie, jaki był układ mięśni potrzebny w tym czy w innym działaniu. Także to ja sądzę, że jeżeli ma poznać drogę i cofnąć się, mam bardzo wiele doświadczeń, tysiące tego rodzaju prac, że zwierzę uczy się rzeczywiście zapamiętywania drogi. Że to nie jest coś, co samo w sobie istnieje. No i człowiek też się uczy, no tak jak ci taksówkarze londyńscy z większym hipokampem. Też się jakoś uczą. Pytanie oczywiście, czy również jak człowiek ma większego hipokampa, ma większe szanse zostać taksówkarzem w Londynie. Ale takie badania były robione. Etolodzy znają takie zjawisko, że populacja szczurów laboratoryjnych, które są hodowane mniej więcej od pół wieku, od połowy XX wieku, zachowuje się z pokolenia na pokolenie coraz to inaczej. Pierwsze dawniej były agresywne i po otwarciu klatki natychmiast uciekały. Współczesne są łagodne jak baranki, wcale nie mają zamiaru uciekać. Na pytanie, czy były jakieś dokonywane zmiany genetyczne, to znaczy, czy były odławiane te bardziej agresywne, odpowiedź jest nie, tego nie było. Te współczesne mają taki sam zestaw genów jak dzikie. Pytanie, czy mogło dojść do jakichś przekazów kulturowych, czy następne pokolenia się mogły tego uczyć od swoich rodziców, też nie. Padło na przyczynę epigenetyczną. Czy rzeczywiście epigeneza może wytłumaczyć tak szybką zmianę zachowania szczurów laboratoryjnych? Nie wiem, a wytłumaczeń może być więcej. No te, co uciekały, uciekły i zostały te, co nie chciały uciekać. To ja nie jestem pewien. Teza, że materiał genetyczny jest identyczny przez pokolenia, jest niesłychanie odważna i nie sądzę, żeby była do udowodnienia. Powiem więcej, nasza koleżanka w Getynze, zajmująca się schizofrenią i nie tylko, robiła takie doświadczenia na myszach, które miały usunięty jeden gen, o którym u człowieka wiadomo, że modyfikacje genu tegoż mogą sprzyjać schizofrenii, w związku z tym badali różne rzeczy na tych zwierzętach. I po kilku pokoleniach te zwierzęta straciły wszystkie objawy i stały się normalne, tak? Jak to jest? Nie wiadomo. Teza jest taka, że być może jest jakaś selekcja na te, które zachowują się normalnie. Także trudno powiedzieć. Myślę, że wytłumaczeń może być więcej. Natomiast epigenetyka, patrz, poprzednia odpowiedź. Nie wiem. Rozumiem, że więcej pytań nie ma. Wobec tego jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.